Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na kolejny odcinek serii Poradnik Gracza. Tym razem skupimy się na temacie, o który bardzo często pytacie, czyli na wyborze odpowiedniej podkładki dla gracza. Co do podkładek, mamy bardzo różne modele dostępne na rynku. Różnią się przede wszystkim ceną. Cena podkładek zaczyna się od kilkunastu złotych, kończy nawet na kilkuset złotych. Mamy bardzo różne rozmiary podkładek, od malutkich do takich zajmujących całe biurko. Podkładki mogą być miękkie lub twarde, wykonane z materiału, z plastiku, z aluminium, a nawet ze szkła. Zobaczycie w tym filmie przykłady różnych podkładek oraz podkładki, które ja osobiście sam bym Wam polecił. Tak więc jeśli wybieracie podkładkę, warto zastanowić się przede wszystkim, ile chcecie wydać, jak dużą powierzchnię macie do dyspozycji, czy jest to całe biurko, czy jest to tylko fragment blatu, tak żeby rozmiar podkładki odpowiednio dostosować do naszej powierzchni roboczej. Kolejna rzecz, czy używacie myszki laserowej czy optycznej? Na koniec kierować możecie się także takim kryterium jak design. Po prostu wybrać podkładkę, która Wam się podoba. To by było na tyle, jeśli chodzi o podstawy. Zapraszam Was do oglądania. Witajcie, z tej strony Marcin. Jeśli chcecie zobaczyć więcej recenzji poradników w moim wykonaniu, znajdziecie je na moim kanale. Wystarczy kliknąć napis subskrybuj. Zapraszam! Ok, moi drodzy, na początek powiem Wam, czego unikać. Nie kupujemy żadnych fotopodkładek z marketów, ponieważ to jest, jednym słowem mówiąc, badziew. Sensor na tym źle pracuje, ani to się nie trzyma stołu. Jak już kupimy coś, powiedzmy, firmowego, ja mam taką starą podkładkę, ale jak widzicie, kosztowała kilka złotych, co prawda trzyma się dobrze powierzchni, natomiast jest, jak widzicie, bardzo, bardzo mała i jeśli gramy z wysokimi rozdzielczościami, no to jakoś tam możemy sobie jeszcze pograć, ale generalnie ta powierzchnia jest zbyt mała do komfortowego grania. Kolejna rzecz, nie używajcie żadnych podkładek typu ta 3D. Fajny gadżet, podkładka dodana do jednego z czasopism jakiś czas temu, przyczepności nie ma żadnej, a taka powierzchnia dla sensora to jest po prostu masakra. Więc żadnych takich podkładek 3D obrazkowych to po prostu nie ma sensu. Jeśli chodzi o podkładki miękkie, materiałowe, całkiem fajną ma firma Hama. Jest to seria U-Rage. Podkładka solidnie wykonana, ręcznie obszywane brzegi, dobrze trzyma się podłoża. No i już ta myszka też jakoś na tym może się poruszać. Podkładka jest sporo większa. Można ją polecić i graczom grającym na wyższych ustawieniach DPI, na niższych. Cena takiej podkładki około 50 zł. Jedna z najlepszych podkładek, jakie miałem, to TT eSports by Traumatic White Raw. Ta podkładka występuje też w wersji czarnej. Jak ktoś nie lubi bieli lub sądzi, że się szybko ubrudzi, ja mam ponad pół roku, nie była jeszcze praktycznie myta, więc nie ubrudziła się za dużo. Podkładka już większa, kosztująca jakieś 60 parę złotych, bardzo solidnie wykonana, gruba, 3 mm grubości też robi swoje, mamy fajne podparcie dla naszego nadgarstka, nie męczymy się przy tym, no i super przyczepność. Nie przejmujcie się obrazkiem, dla myszek laserowych to nie robi żadnej różnicy, natomiast dla dobrych optyków też tak naprawdę nie. Bardziej liczy się sama faktura tej podkładki, są tu specjalne takie wzorki, które poprawiają śledzenie przez sensor tej powierzchni, dlatego nie ma z tym żadnych problemów. Zresztą większość dobrych markowych podkładek miękkich producent poleca i do myszek optycznych, i do myszek laserowych. Oczywiście używać można tej podkładki, dopóki się nie zniszczy, jak już są jakieś nierówności, przetarcia i tak dalej, wtedy może sensor optyczny już słabiej to czytać, robić błędy, ale to jest naturalna rzecz. Przy okazji powiem Wam, że właśnie to jest minus podkładek miękkich, że one są z materiału i się po prostu zużywają szybciej. Jeśli chcecie czegoś większego, TT eSports w swojej ofercie też ma duże podkładki, natomiast już coś koło 100 zł, taka duża podkładka CM Storma, naprawdę ogromna. Ten model akurat jest już po wielu testach, jest dość zniszczony, natomiast sama podkładka fajna, z drugiej strony czerwona, bardzo dobrze trzyma się powierzchni naszego biurka, blatu. Fajna z tego względu, że czarna, jednolita powierzchnia, taka troszeczkę typu control, czyli lekko chropowata. I tutaj, moi drodzy, należy już rozgraniczyć podkładki miękkie, materiałowe na podkładki typu speed i typu control. Kolejna podkładka firmy Rokat, jakieś 60 zł, ta jest bardziej prostokątna, ma obrazek, ale w niczym to tak naprawdę nie przeszkadza. Podkładka firmy Rokat jest bardzo wysokiej jakości. Również polecam podkładki SteelSeriesa, akurat nie mam tu żadnych pod ręką, natomiast
podkładka Quick Mini jest i tania, i dobra, więc jak najbardziej model wart polecenia. No i co z tymi podkładkami? Podkładki typu Speed mają jak najbardziej gładką powierzchnię, dzięki czemu uzyskujemy maksymalną prędkość przemieszczania się tej myszki. Podkładki typu Control są bardziej chropowate, mają taką specyficzną powierzchnię, dzięki czemu jak przesuwamy myszkę, czujemy lekki opór. Ma to poprawić precyzję sensora, czyli po prostu jeśli ktoś gra w dokładniejsze, wolniejsze gry, wtedy taka podkładka typu Control będzie dla niego lepsza. Speed, oczywiście podkładki do FPS-ów, do szybkich gier sieciowych, gdzie zależy nam na szybkości ruchu, przemieszczania i jak największej lekkości tego ruchu. Podkładki warte polecenia posiada także firma Tesoro, jest to seria Aegis. Tu jest akurat podkładka Aegis X3, czyli taka przedostatnia jeśli chodzi o większość. Jest jeszcze X4, troszeczkę większa, naprawdę spora podkładka, jak ktoś lubi bardzo duże. Ta już w zupełności wystarcza nawet dla Hisense'owców. Mamy gładziutką powierzchnię, typowa powierzchnia typu Speed, ręcznie obszywane brzegi, podkładka gruba, daje fajne podparcie naszemu nadgarstkowi, tak więc jest nam komfortowo grając. To by było mniej więcej tyle, jeśli chodzi o podkładki miękkie. Następnie przechodzimy do drugiej kategorii, czyli podkładek twardych. Na razie skupimy się na podkładkach plastikowych. Chociażby znów firma Hama ma taką podkładkę w swojej ofercie. Tutaj akurat mamy takie gumowe przyssawki, że ta podkładka nam się bardzo dobrze trzyma blatu. No i już słyszycie przy okazji różnicę. Podkładki plastikowe zapewniają bardzo dobrą szybkość, bardzo duże przyspieszenie myszki. Niestety też nie są tak łaskawe dla ślizgaczy. Wiadomo, że plastik jest twardszy niż podkładka materiałowa, dlatego też są tam inne siły, inne tarcie. Ślizgacze po prostu zużywają się szybciej. A to sama podkładka powinna wystarczyć teoretycznie na dłużej niż podkładki materiałowe, ponieważ też jest odporniejsza na to tarcie. Kolejna podkładka twarda, plastikowa, nowość Tesoro Ensile. Całkiem fajna podkładka, jak ktoś lubi podkładki twarde, plastikowe, dobrze trzyma się powierzchnię, jest dość duża. Również zapewnia dobry ślizg. No i słyszycie też przy okazji, że te podkładki twarde, plastikowe są po prostu głośniejsze od tych materiałowych. Tam myszka pracuje praktycznie bez dźwięku, a tutaj słyszymy już to szuranie ślizgaczy o powierzchnię. Natomiast podkładki twarde jak najbardziej i do myszek laserowych, i do optycznych. Powierzchnia jest twarda, jest równa, jednolita. Dlatego najfajniejsze i jednocześnie najdroższe podkładki twarde, jakie testowałem, były od firmy Razer. Przejdziemy do kolejnych podkładek specjalnych, to ciekawy model. Nie jest to prawda z aluminium, ale ma aluminiową podstawę. Z tej podstawy możemy wyjąć dwustronną podkładkę z plastiku. Plus jest taki, że mamy dwie różne powierzchnie. Jedna jest typu Speed, a druga typu Control. Dlatego w jednej podkładce mamy tak naprawdę dwa zupełnie inne style gry. Cena takiej podkładki ponad 200 zł. Natomiast w pełni aluminiowa i do tego wykonana z najwyższej jakości aluminium jest podkładka Razer Manticore. Ultra gładka powierzchnia, która zapewnia maksymalną szybkość i ogromną wytrzymałość samej podkładki. W sprzedaży jest ciągle jeszcze podkładka firmy SteelSeries Model Experience E2. Podkładka wykonana z hartowanego szkła, dzięki czemu jest bardzo trwała, a przy okazji zapewnia minimalny opór ślizgaczom myszki. Tak więc moi drodzy, wiecie już czym się kierować przy wyborze podkładki. Pokazałem Wam moje ulubione podkładki, dlatego myślę, że będzie Wam teraz troszeczkę lepiej coś wybrać dla siebie. Pamiętajcie, podkładka jest bardzo ważna. Jeśli mamy dobrą myszkę, należy pamiętać też o dobrej podkładce i nie szczędzić nawet tych kilkudziesięciu złotych, ponieważ taką podkładkę kupujemy na długi okres czasu, a przy okazji gra się lepiej i wygodniej. Jeśli ten poradnik Wam się przydał, będzie mi miło, jeśli dacie łapkę w górę oraz zasubskrybujecie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dziękuję Wam za obejrzenie tego poradnika i pozdrawiam Was, cześć!